Siema widzowie, a dzisiaj znajdujemy się na serwerze Anarchia GG, czyli na serwerze graczy Anarchii. Mam dzisiaj dla was odcinek z tego, jak trapowałem graczy serwera i jak ich po prostu pokonywałem w moich nogach. Ogólnie rzecz biorąc, prosiłbym was, abyście tutaj zostawili suba, lajka, dzwona oraz napisali w komentarzu swój nick, bo losuję jednego VIP-a na 30 dni. Skąd mam tego VIP-a? To zobaczycie po prostu w odcinku. Także co widzowie, ja wam nie będę tutaj zbędnie przedłużał, zapraszam do oglądania. Pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie i dzwoneczkujcie ten kanał, żeby oczekiwać na więcej materiałów. Trzymajcie się, no i pozdro, siema! Dobra widzowie, ja tutaj już się elegancko znajduję na spawnie serwera Anarchia GG. Więc co, w tym odcinku po prostu sobie potepamy jakichś graczy do mojego trapa lub my będziemy tepać do jakichś innych graczy. Mam rangę twórca, którą tutaj dostałem, więc mam nadzieję, że ta ranga twórca mi umożliwi to, że dzięki temu ludzie skuszą się, aby po prostu się do mnie teleportować. Myślę, że dzięki takim teleportom no naprawdę będzie fajnie i uda nam się trochę wbić serduszek. Moim celem na ten odcinek jest wbicie 20 serc, czyli po prostu zrobienie 10 killi. Nie wiem, czy mi się to uda, ale mam nadzieję, że tak. Mam tutaj takie itemki startowe jak Protection 4, Miecz Sharpness 5, no niestety bez fajerki, ale mam do tego tutaj, jak widzicie elegancko, dwa klucze. Więc co, idziemy sobie otworzyć klucze, no i zobaczymy, co z takich kluczy trafimy. Dobra widzę, więc co, lecimy sobie do epickiej skrzyni i sobie ją elegancko otworzymy. Dobra, otwieramy pierwszą epicką skrzynię i uwaga, trafimy. Dun, 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 dun. I naszym dropem będzie clue, zaklęta książka. Zaklęcie specjalnie, możesz nałożyć na buty. Szybkość 1, okej. To w sumie spoko, tylko jak to w sumie użyć? Jak się tego używa? Halo, może zostać nałożony na buty. Aha, dobra, ja po prostu muszę to w kowadle, na to wychodzi, po prostu połączyć, jeżeli się nie mylę. Dobra, jeszcze otworzymy sobie tutaj skrzynkę pospolitą. No i z pospolitej skrzynki trafimy, uwaga, uwaga, w sumie to jest skrzynka rzadka, voucher VIP na 30 dni. Okej, ej, mega super sprawa. Witam, witam, no to jest coś pięknego. To jest akurat super rzecz, którą trafiliśmy, więc no elegancko. Chowamy to na enderchesta, bo to jest dobry przedmiot, który możemy po prostu zdealować i no kurde, no za coś go po prostu sprzedać. Dobra, przeteleportujemy się w losowe miejsce i po prostu zobaczyć, czy ta książka działa tak, że muszę ją nałożyć na buty jako enchant. Tak, to tak działa, tylko potrzebuję level 5, więc w sumie zanim zaczniemy teleportować ludzi, po prostu pójdę sobie nazbierać level 5. No i zobaczymy, jak tutaj po prostu mi wyjdzie z tym levelem, kopaniem po prostu levela. Dobra, myślę, że takim dobrym pomysłem będzie się po prostu w kopanie, że tak powiem. Aha, tu w ogóle leci ze stołu na po prostu level. Okej, teraz to jestem w szoku. Ja myślałem, że tu trzeba kopać rudy po kolei, a tu jest w taki sposób to zrobione. Okej, zaskoczyło mnie to bardzo pozytywnie. No i elegancko mamy tutaj seta 5. No jest super, dobra, fajnie. To mi się po prostu podoba. Więc co, muszę teraz nazbierać trochę surowców, takich jak drewno oraz cobblestone i zaraz sobie po prostu zrobimy eleganckiego trapa i będziemy ludzi tepać w trapa i po prostu próbować ich killać. Zobaczymy, jak to wyjdzie, mam nadzieję, że bardzo fajnie. Dobra, nazbierałem sobie elegancko tutaj dwa staki cobblestone i myślę, że mi to po prostu tutaj na sam start wystarczy. No teraz się wykupujemy i po prostu idziemy zbierać drewno, bo w sumie to drewno jest mi najbardziej potrzebnym surowcem. Przydałby mi się obsydian, ale w sumie nie wiem, skąd wziąć na sam start obsydian. Chyba że go gdzieś zdobędę, to po prostu elegancko sobie zrobimy tego trapa również z obsydianu, więc co, pierw kopię drewno, no i zaraz będziemy zbierać dalej. Dobra widzowie, patrzcie, co znalazłem. Coś, co kurde mega, ale to naprawdę mega mi się przyda, tylko problem jest taki, że nie mam shearsów, bo niestety nie mam jeszcze żelaza. Ja sobie tutaj muszę to wszystko po prostu rozkopać, bo no kobłeby będą jak złoto, że tak powiem. Zobaczcie, ile jest tutaj kobłebów i ja sobie tutaj to, że tak powiem, pościnam. No i za chwilę wykorzystamy te kobłeby w trapie. Mam nadzieję, że będzie dobry trap. O, jest żelazo. Dobra, wykopmy sobie żelazo. Potrzebuję 5 żelaza, bo potrzebuję wiaderko oraz potrzebuję zrobić tego. No, mamy 10 raw irona, bo ja mam przecież fortunkę. Więc co, robimy sobie elegancko piecyk. No i zaraz to przepalimy i po prostu zrobimy sobie shearsy oraz 2 wiaderka z wodą. Dobra, więc budujemy sobie elegancko trapa. Pewnie każdy z was domyśla się, co to jest za trap, no bo jest to bardzo, ale to bardzo prosty trap, czyli po prostu trap z trapdorem. Czyli wiecie, będę tepał ludzi do góry, hitał ich i spuszczał na dół. No i mam nadzieję, że tym sposobem po prostu zrobi jak największą ilość killi. Dobra widzowie, mój trap jest ogólnie bardzo, ale to bardzo prosty i jest bardzo, ale to bardzo prowizoryczny. Póki nie mam obsydianu, stwierdziłem, że zrobię po prostu jakiś zwykły
taki najprostszy trap, gdzie to nie trzeba za wiele robić. No i zobaczymy, że taki trap po prostu zadziała tutaj na graczy Anarchii GG. Dobra, mam pierwszą osobę, która do mnie tepa. Jest to ziomek o jakimś niku Martrik czy coś takiego. Więc co, tepamy sobie ziomeczka. No i zobaczymy, co ten ziomek będzie miał za itemy. Jest to dwóch typa tepnęło. O mygy, dwóch typa tepnęło. Dobra, nie wiem, czy ja dostałem tutaj za tamtego serce, czy on dostał serce. Nie, ja dostałem killa. Dobra, ziomek zrobił ter. A tam jest w ogóle jakiś typ peseta. Co tam się stało? Dobra, tamtemu typowi w ogóle ucieka ten gościu bez seta. Czy ja tepnąłem tutaj trzech ludzi? Na to wychodzi, ale dostałem serce od razu. Nie wiem, czy tamten gościu został killnięty. Lol, tepnąłem trzy osoby. Jestem w szoku. Albo dwie i... A może w sumie tamten typ, co był na dole, to on po prostu przebiegał i akurat trafił na tego z góry. No, w sumie też tak może być. Ale mamy pierwsze serce, więc jest git. Już 10% celu wykonanego. Dobra, ogólnie musiałem się przenieść w inną lokalizację, bo jakiś łeb mi zniszczył trapa. W sensie całego skopał. Nie wiem, po co go totalnie skopał, ale no, skopał całego trapa od góry do dołu, więc po prostu przeniosłem się w inne miejsce. No i zbudowałem to samo, więc po prostu będziemy tak samo tepać graczy, tylko tym razem znajduję się na wyższej kratce, bo jestem aż na 250. Bo w sumie, jak ktoś tepnie z większą ilością serc, no to może być potem problem, żeby go killnąć. Ale mam nadzieję, że jak ktoś tutaj teraz tepnie z jakimś dobrym setem albo jakiś Steve, to po prostu od razu jak spadnie, to dostanę serca oraz z niego itemy i będzie po prostu git. Dobra, mam kolejną osobę, która do mnie tepa. Jest to typ niku Popka Dropbloxik. O Boże, co ten chłop ma za nick? Ale no dobra, tepniemy sobie, tu nie chodzi o jego nick, a po prostu o to, żebyśmy tutaj mieli z niego killa. Więc co, tepamy sobie Popkata. Ogólnie stwierdziłem, że zjem sobie koksa tutaj na sam start. No i dobra, gdzie jest Popkacik? Tutaj jest. Dobra, gościu. Dobra, hitnęliśmy typka. Najgorsze jest to, że nie mam fajerka. O kurde, gościu tutaj, co on zrobił? Ej, on jakąś wodą tu wypływa? Ej, dobra, gościu dobry sposób teraz tu wymyślił. Ej, dobra, czekajcie, bo w sumie to mega lipa, bo typek tutaj, tak jak widzicie, wyleciał wodą. Tego się nie spodziewałem w sumie, bo ja... No jestem w szoku, no co mam powiedzieć, jestem po prostu w szoku, że gościu tak po prostu zrobił. Dobra, ma on już niewiele serc, może zaraz policzę. Dobra, ja go tutaj zakobebuję elegancko. Dobra. Ej, nie mam shearsów, o mygy, będę tracił tego. Będę tracił za chwilę niestety shearsy. Znaczy nie shearsy, tylko kobeby będę tracił. Dobra, gościu do mnie przyleciał, bije się z nim w tych kobebach. Dobra, gościu ma 1,5 HP, wiecie co, może go podkopię. Gdzie ja mam tego? Dobra, żeby nie polizał, ale by był przypał, gdybym polizał. Dobra, ja go chcę po prostu podkopać elegancko, tylko nie mam jak, bo jestem w kobłebie, kurde felek. Dobra. Czy go podkopiemy? Ej, czemu mi się nie rozwalają te bloki? Co jest? Czemu nie mogę typa podkopać? Dobra, o, on tu skacze jak ninja między tym. Czekajcie, no nie mogę go podkopać, co jest? Nie mogłem typa podkopać, bo byłem w tym kobłebie zlagowany. No niesamowite po prostu. Dobra, spadł gościu na dół i co? Czy zleda? Zledał, dobra, nice. Mamy kolejne serce, ale powiem wam szczerze, widzę, że byłem lekko zestresowany, bo były dwie takie, no, kryzysowe sytuacje. Wiecie co, ja muszę zejść po tej itemki jego. Trochę się boję zrobić water skilla, no ale dobra, zrobimy watera, najwyżej zginę. W sensie, no mam nadzieję, że... Dobra, zrobiłem watera i mamy jego itemki. Co on miał ciekawego? A, proto trójkę, to w sumie nawet okej, okay. To chyba jakiś po prostu VIP albo coś takiego. Nie, jest okej. Dobra, nice itemki, przydadzą się. Dobra, widzowie, znalazłem to, czego szukałem, czyli po prostu dripstone'y. Właśnie, znalazłem, widzę, dripstone'y, więc co, ja sobie to zbieram. No i mam pomysł na trapa, ale to nie na ten odcinek, bo to w następnym odcinku właśnie sobie wykorzystamy te dripstone'y i będziemy po prostu robić masnego trapa z dripstone'ów. Nazbieram tego po prostu jak najwięcej, żeby zostać, jakby wiecie, tutaj no jak naj, no, no jak najbardziej, jak mieć po prostu tego jak najwięcej, bo mi się po prostu to przyda, do tego dążę, więc sobie to zbieram sobie to, no i będzie koks. O, i redstone mi wypadł, bo chciałem dostrafić redstone po to, żeby go szybko sprzedać. Redstone sprzedany i już wam pokazuję, po co chciałem znaleźć redstone, ponieważ nie mam podki na stręża, a uznałem, że podka na stręża jak najbardziej mi się przyda, więc co, wchodzimy sobie na rynek i widziałem, że ktoś tutaj wystawił podkę na siłkę 1 za 100 dolarów. Nie wiem, czy to jest dużo, czy mało za taką podkę, no ale potrzebuję podkę na stręża, więc ją po prostu kupię. Więc mamy podkę na stręża, no i jest git, bo ją potrzebuję, więc spoko. Dobra, tepa do mnie ziomeczek. Ogólnie przerobiłem trochę trapa i jak widzicie, zrobiłem go w taki styl, że jest tutaj obsydian, który źle postawiłem przypadkowo. Dobra, nieważne, bo dobra, to i tak jest zwykły Steve bez seta, więc dobra, mamy łatwego killa i kolejne serce do kolekcji, ale przypadkowo zmisklikowałem i postawiłem obsydian, bo odpisywałem akurat na wiadomość i się tak nie skupiłem na tej teleportacji. No
ale dobra, to i tak był zwykły Steve, więc po prostu kill, no. Do lamusa przechodzi ten kill. Dobra, mam tutaj kolejnego zioma, który do mnie tepa. Jest to typek o niku Kolejka, czy coś takiego. Jest ogólnie mega spam i nie zauważyłem, jaki ten gości ma nick, ale chyba ma on nick Kolejka, więc zobaczymy, gdzie on tu do mnie tepnął. Dobra, tepnął do mnie ten Kolejka. No i mamy go w nogach elegancko. No i co? Klepiemy go. On tak naprawdę w tym momencie nie może się rozkopać, bo wiecie, coś źle to zrobiłem, bo w sumie on nie może tutaj hitać, więc niedobrze, abym tutaj nie zginął. Dobra, chill z tym, najwyżej zginę, ale no nie chciałbym zginąć. Dobra, gościu nic nie może zrobić, nie może się rozkopać. Dobra, wiecie co, ja tutaj rozwaliłem, znaczy otworzyłem trapdora. No, leć na dół, gościu. No, leć tam! Kurde, poleciał, dobra, czy zginie? Uwaga, pyk! I zginął? Nie zginął? Zginął. Dobra, mamy 4 zabójstwa, więc elegancko pójdziemy sobie za chwilę zobaczyć na dół, jakie chłop miał itemy. No ale mamy killa, więc jest git. Nice. Dobra, więc dla bezpieczeństwa sobie spływamy wodą. Nie chcę ryzykować tutaj water skilla. Po prostu po itemy sobie, wiecie, spłynę tutaj wodą, a jednak nie spłynę wodą, bo odwaliłem maniana, ale na szczęście zrobiłem water skilla. A, on miał po prostu seta i trochę refili. Okej, spoko. No mogą być takie itemki, zawsze się przydadzą. Dobra, mam tutaj kolejnego gracza, który do mnie tepa, więc co? Szybki tepacyp, tylko wezmę sobie obsydia szybko na pasek i... Slaba, dobra, tepa, cep, cyk. Dobra, gościu został zaakceptowany, więc co, lecimy z nim ostro, no i zobaczymy, co to będzie za typeczek. Mam nadzieję, że będzie to jakiś elegancki dla nas kill. Dobra, gościu do nas tepnął, no i co, lecimy sobie z nim. Oj, od gościu tutaj kobłeba w ogóle, co on chciał sprytnie postawić kobłeba, ale chyba ziomek nie ma wiaderka. Dobra, wiecie, co chwilę go pobije w taki oto sposób. Patrz, on stawia kobłeby, ej, cwaniaczek. Ej, dobra, 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 i poleciał na dół. I czy zrobił ten skilla, czy co? No i zedał. Tak, zedał, gościu. Okej, okay, super, mamy kolejnego killa. Nice, ej, fantastycznie. Po prostu superansko, elegancko.